zapada zmrok, jest światło kołysany. Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, opieka twa rozprószy nocny mrok. Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, Mario, daj szczęśliwą dobranoc. Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, Mario, daj szczęśliwą dobranoc. A ludzkim snom błogosław dłonią jasną i oddal od nich cień codziennych trosk. A tym, co znów nie będą mogli zasnąć, Panienko, daj szczęśliwą dobranoc. A tym, co znów nie będą mogli zasnąć, Panienko, daj szczęśliwą dobranoc. A komu noc czuwanie jest niełatwy, na czas bezsenny siłę daj moc. I tym, co zasną dzisiaj raz ostatni, Mario, daj szczęśliwą dobranoc. I tym, co zasną dzisiaj raz ostatni, Mario, daj szczęśliwą dobranoc. Zasypia świat piosenką kołysany, odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. Uśmiecham się do ciebie na dobranoc, piastunko moich najpiękniejszych snów. Uśmiecham się do ciebie na dobranoc, piastunko moich najpiękniejszych. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, świętego Ludwika, który jest w niebie, świętą Bronię, jego siostrę też jest w niebie. Wszyscy oni rozmawiali z Ojcem Pio. Jan Paweł II też jest w niebie, bo rozmawiał, też rozmawiał, tam dalej jest, tam. Jan Paweł też rozmawiał z Ojcem Pio przez panią Krysię. Ona przyjeżdżała do pałacu biskupiego tam na Franciszkańską i tam były rozmowy najczęściej. A potem, jak był papieżem, to listy pisał do Ojca Pio przez dyrektora Radia Watykańskiego, jezuitę, który też rozmawiał z Ojcem Pio. No i takie były korespondencje. Niemniej trzeba wiedzieć, że każdy jest inny. Każdy jest inaczej kształcony od początku. Inaczej się w innej rodzinie się urodził, inne nawyki zdobył.
inne ma podejście do różnych spraw. Jan Paweł akurat miał takie podejście, choć dużo wiedział, ale wiedział o reinkarnacji tak samo, lecz nie mógł wiele zmienić, bo wiadomo dlaczego. Byłaby rewolucja nagła, a to ma być spokojna rewolucja. Rewolucja miłości, systemu miłości, do nowej wiedzy, do nowego podejścia, do nowego podejścia do życia i do duchowości. A Kościół zawsze będzie się kojarzył z duchowością, bo Kościół sam w sobie nic nie znaczy i do niczego się nie nadaje. Tylko do duchowości. No bo po co jakieś tam struktury czy coś tam? To nic nie daje. To nie wychowuje do duchowości, do transcendencji, tylko do tego świata. Ostatnio jezuici, nie jezuici, Watykan jakiegoś satelitę sobie wystrzelili. Po co? Przecież wiedzą, mają archiwa, wiedzą, że życie w kosmosie jest. To po co jeszcze jakieś kombinacje, pieniądze tracić tylko? Nie wychowują do duchowości, tylko do materializmu. I dlatego ojciec Pio mówi, że Kościół upadł. Jest tam przepych i pycha. Nie uczą tego, co należy już teraz. Skupili się tylko na tej mszy, na tych nabożeństwach. No i tyle. I reszta to rób ta, co chce ta. To samo, co robi ta lewica właśnie. Podobnie. Trochę za mało Kościół robi. Za mało. Powinien więcej. Bo Kościół troszkę poszedł tą samą drogą, co politycy. Czyli skupili się na zmysłach, na karierach, na doktoratach, na filozofii, na wykładaniu tej filozofii, teologii. I to samo jest u różnych profesorów lewackich czy innych. Wszystko szerzy się wokół materializmu, wokół tego świata, wokół tej ziemi. Nie patrzą, nie widzą więcej. I wokół Biblii, która jest oczywiście w dużej części sfałszowana i nieprawdziwa. Ojciec Pio mówi, żeby o Starym Testamencie już dawno zapomnieć. A wszyscy, cały Kościół bazuje na Starym Testamencie i nowy go podpiera. Jak się to zawali kiedyś, to będzie tragedia. O Nowym Testamencie to Fula Horak też mówiła, że to jest już archaizm, trzeba by coś nowszego. Ale nie ezoterycznego, nie skomplikowanego, nie filozofia, nie teologia, tylko prawdziwy Bóg w sercu. Do takiego Boga dążymy, do takiego systemu miłości, w którym otwieramy się na piękno, dobro, kulturę, łagodność, delikatność. To, co ciągle powtarzam, bo to jest najważniejsze. Kultura różna bywa. Zaliczają się jacyś celebryci do tej kultury, a czasami takie głupoty robią, że tam nie ma żadnej kultury, tak szczerze mówiąc, brzydkie rzeczy robią. Więc kultura to jest coś wyższego, ale zaczynamy, ojciec Pio, zaczynamy od kultury, a potem idziemy właśnie w sublimację tej kultury, w delikatność, w przejrzystość i w piękno kultury. W piękne wyrażanie się, niebrzydkie, w piękne formy przekazu, czy to w filmie, czy to w teatrze, czy to w śpiewie. To jest ta kultura. I potem wchodzimy właśnie w te cnoty kultury, czyli w tą najwyższą część kultury, czyli boskość kultury. Tak samo i potem dochodzimy po tej boskości kultury do boskiej świeckości, bo Bóg jest świecki przecież. Bóg nie ma nad sobą już innych bogów, więc jest świecki. Musiałby wierzyć w innych bogów, więc ma swoje. I my też powinniśmy być świeccy, ale nie w znaczeniu takim, jak chce lewica. To jest złe podejście, zła filozofia, niedobra, bo tam się wyklucza Boga i wszystko, a my chcemy świeckości z Bogiem. Transcendencji chcemy, życia wiecznego, świeckie. Bo ta świeckość jest właśnie tym naszą duszą. Bo wolność jest świecka w ogóle. Skoro można powiedzieć Bogu nie, to ona jest taka jakby świecka, niereligijna. Wola jest niereligijna. Religie się przydarzają i są w kosmosie, pełno tych religii różnych, w różnych cywilizacjach jest,
ale jak ktoś już wzrasta, głębiej idzie, to już opuszcza tą religię, bo mu nie jest potrzebna. Do czego? Tylko już łączy się bardziej bezpośrednio z Bogiem w wielkiej pokorze i wielkiej miłości. I nic więcej. To jest ta droga właśnie. To jest droga systemu miłości. I ona jest dla wszystkich. Dlatego wszystkich trzeba przygarniać, wszystkich usprawiedliwiać, jak ojciec mówił. I tych religijnych fanatyków, z takiej religii czy z innej, też trzeba usprawiedliwić. Wiecie, jak mnie atakują od czasu do czasu, to mi takie bluzgi tam puszczają. I katolicy, i inni, i lewacy. No bo nie rozumieją, są jeszcze tak daleko w tyle, że na razie są w powijakach, jak ojciec Pio mi powiedział, że chrześcijaństwo, w tej chwili katolicyzm, to jest w powijakach dopiero. No, a gdzie dalej, co dalej? Więc trzeba sięgnąć po swój intelekt, swoje uczucia, swoją wrażliwość duchową i szukać Boga na kolanach i na stojąco, i na siedząco, i na leżąco, i w trasie, i w samolocie, i w samochodzie, gdziekolwiek. Trzeba szukać Boga, bo Bóg jest dostępny dla duszy, ale trzeba się otworzyć. Nie będziesz Go widział w tym świecie, bo ojciec Pio zresztą też to powiedział, że nikt nigdy tu Boga nie widział. Tylko możemy Go poszukiwać, czuć, o Nim myśleć, mówić o Nim. W sposób piękny, na początku to jest religia, to w sposób religijny, a potem już w sposób wolny, w sposób świecki, boski i świecki. Bo świeckość jest boskością tak samo. Tylko to wszystko zostało źle zrozumiane, źle wyrażone. Specjalnie powiedzieli, że świeckość, żeby się odseparować od Boga. Nie, właśnie przez świeckość to jeszcze bardziej idziemy ku Bogu, bo wolna wola, jak już mówiłem, jest świecka. Czyli ona nie, wola to jakby nie czuje Boga, tylko nasza świadomość, ta najgłębsza, czuje Boga. Ona, wola decyduje o tym, co chcemy zrobić, ale myślenie intelektualne duszy i umysłu naszego cielesnego, dopiero to zwraca uwagę na te akty strzeliste nasze wewnętrzne w poszukiwaniu boskości. Nieważne, czy świeckość, czy religijność, to już nie ma znaczenia, byle nie fanatyzm jest z jednej i z drugiej strony. Musimy iść ku Bogu, ku pięknu, ku szlachetności. Bo Bóg jest piękny, szlachetny, jest miłością. I my, tak jak ojciec Pio mówił, mamy się stać miłością. Jak się staniemy miłością, no to właściwie już misja nasza zakończona. Bo już się tu nie urodzimy nigdy. Bo tylko miłość przechodzi do nieba, a nie nienawiść. Dlatego jak się widzi świat, który jest pełen nienawiści, pełen złej woli, opartej na zmysłach tego świata, na przyjemnościach tego świata, bo te przyjemności tego świata to jedna sprawa, a przyjemności niebiańskie to druga sprawa. Tam przyjemności niebiańskie nikogo nie ranią, nikomu krzywdy nie robią. A tutaj w połączeniu z ego i z niewiedzą bardzo ranią. Nawet wojny wywołują. Widzimy, co się dzieje. Zapory wysadzają. Zalewają pola zboża. Do głodu chcą doprowadzić. Ludzie tam czekają na pomoc, a oni nie chcą im pomóc. Dronami im tam Ukraińcy wysyłają jakieś wodę, jedzenie, bo Rosja taka jest. To nie dąży do dobrego, tylko do złego. No. To jest ta fałszywa, diabelska geopolityka Moskwy. I każdego innego, gdy tak myśli. A jeśli myśli, że tak nie jest, to znaczy, że jeszcze mało rozumie. Bo cały świat opiera się na sercu, na duszy, nie na czymś innym. Jeśli masz brudną duszę, zrobisz brudną politykę, brudną jakąś geopolitykę. Będziesz złe rzeczy robił, bo masz brudną duszę. Stworzysz systemy, które będą niszczyć, które będą nas zniewalać. To są brudne dusze, to tworzą. Jak Stalin, Hitler, Putin i inni. W Polsce jest też tutaj te wszystkie partie lewackie próbują to nam narzucić, to samo. I pięknie, że teraz będzie nasz szef
Jarosław Kaczyński, najmądrzejszy polityk w Polsce, że chce referendum zrobić, czy przyjmować tu uchodźców, czy nie. I bardzo dobrze, że to robi. Właśnie o to chodzi, żeby były referenda, były wybory demokratyczne, demokracja bezpośrednia i referenda na większych, ważniejszych sprawach, a potem i lokalnych, bo to jest dobry system. Wtedy można wykluczyć zło lub polityków, ludzi, którzy się chcą dorobić tylko, a nie żeby coś dobrego dla innych zrobić. To takich przez referendum, przez właśnie zaprzeczenie można wyeliminować. Tak. Jezus był znakiem sprzeciwu. Mówił im, że źle robią. Nie był taki słodziutki, jak się wydaje. Kto ma dzisiaj urodziny, imieniny, oczywiście to wszystkiego najlepszego życzę, abyście spojrzeli na swoje życie, dogrzebali się do swojej duszy, do swoich zmysłów, je potraktowali pięknie, ładnie i oddali je Bogu. Bogu świeckiemu. A Bóg świecki jest miłością wieczną. Wiersz wam przeczytam, który kiedyś napisałem. O, widzicie, dowiedziałem się właśnie od Piotrka między innymi, że na Allegro są jeszcze te książki, bo wiedziałem, że są, tylko były jakoś ukryte, nie wiem, o co tam chodzi, że są na Allegro. Pierwszy i drugi tom jest na Allegro lub w sklepiku w księgarni takiej Indygo, gdzie Maćkowi też wydali tam książkę, temu drugiemu Maćkowi Tego, co ci w szkole nie powiedzą, Nina. To jemu ta Indygo wydało tą książkę i wiem teraz, że są dostępne właśnie te książki moje, na których ja nie zarabiam przeczytań złotówki, ja miałem tylko je napisać i to zrobiłem. Więc są dostępne, można kupić. Chyba tam jest, zauważyłem, jakiś komplet, jeden i drugi tom. Nie wiem, ile tam. No to zobaczycie. Ja się tym nie interesuję, bo ja nie potrzebuję kupować swoich książek, bo ja je napisałem, no więc nie wiem. To tylko dla innych jest informacja. Ale to dobrze, niech się szerzy. Audiobooki są, będą jeszcze. Więc ta wiedza się zbliża. Dusza musi poznać, bo inaczej porozrywa się na kawałki i znowu będzie płakać, narzekać. Nie będzie scalenia mistycznego w duszy, tylko będzie rozdarcie. Taki tytuł. Życie w śmierci. A jeszcze powiem wam, że na początek tam parę zdjęć puszczę sympatyków was, niektórych. Bo właśnie sobie przygotowałem w ciągu dnia jeszcze tam troszkę, może się będzie szybciej to pójdzie. To takich parę właśnie zdjęć waszych wrzucę tam. Na początek. No i Zygiego oczywiście. Zygi jest bezbłędny, jest niesamowity. Łąki umajone to nie wiem chyba, czy tam to niewiele tych piosenek jest, więc chyba nie ma tego, co tam niektórzy by chcieli. No ale i tak są piękne. Życie w śmierci. Żyjąc umierasz, umierając zmartwychwstajesz do wiecznej przyszłości. A wszystko wydaje ci się tak, jakby tego nie było. Na chwilę opuszczasz ziemię, aby popatrzeć w światło kwiatów. Przekonujesz się, że nie możesz dotknąć prostoty ani zawiłości. I kończy się twe poznanie na niepoznaniu. A chociaż żeś niedouczony, trwasz przy prawdzie dzięki miłości dla niej. Wszystko wydaje ci się drogą i jakby wypełnieniem jednocześnie. Wpadasz i wypadasz z orbity. Jesteś jakby wszędzie i w miejscu jednocześnie trwasz. A nie jest to złudzenie, lecz prawda twojego istnienia. Bo nawet wierzysz po to, aby już potem nie wierzyć. I wiedzieć wszystko bez barier wolności. Taki wiersz. Teraz coś przeczytamy. Jakąś myśl. Wczoraj coś tam pomyliłem. Chodziło o
o Jezusa i Józefa. Zamiast powiedzieć Józefa, to powiedziałem Jezusa. No, no ale to łatwa zagadka, można sobie to sprostować samemu. Wiadomo, że o Józefa chodziło. Teraz. A może bajkę jeszcze przed tym puszczę. Puszczę przez moje zęby. Za górami, za lasami mieszkała cudowna istota o niezwykłej szlachetności. Przeszłość jej była naznaczona cierpieniem, pomimo to nie zapomniała, co to znaczy czułość. Wierzyła głęboko w sercu, że spotka jeszcze kogoś tajemniczego, co ukoi jej ból i ożywi sekretne pragnienia. Być może będzie to ktoś nie z tego świata. To bajka. Teraz jeszcze jakieś rozważanie króciutkie. Ale najpierw się pomodlimy. Tylko muszę znaleźć to rozważenie, bo mi to lata jak łopata tutaj. To? No dobra. Pomodlimy się w naszych różnych sprawach o nawrócenie Rosji, o nawrócenie Ukraińców, o nawrócenie całego świata do Boga, aby zrozumieli, że Bóg jest najważniejszy. I nieważne, czy to są religie, czy to jest świeckość, byle do Boga dążyć. Ale taką nauką prostą, dobrą, a nie jakąś ezoteryczną, powymyślana na różne sposoby, różne energie, jakieś regresje, cuda, wianki, to się nie liczy. To są błędne nauki i powodują jeszcze większe depresje u ludzi, bo nie mogą się odnaleźć. Szukają w różnych książkach, w różnych tezach, w różnych filozofiach i dalej nic nie wiedzą. A Jezus mówił o tym prosto. I Ojciec Pio też mi kazał mówić prostym językiem i pisać prostym językiem, więc tak to zrobiłem. W naszych wszystkich sprawach się pomodlimy. I za dusze czyśćcowe, które giną co chwilę na Ukrainie i w Rosji i gdziekolwiek, żeby te dusze szybko mądrzały przed śmiercią i po śmierci, żeby już nie musiały się rodzić na tych planetach różnych i tutaj, bo tu jest naprawdę kołchoz, jak Ojciec Pio, tu jest kołchoz pracy tylko. Musimy go troszkę jakby ulepszyć, bardziej wprowadzić więcej soków miłości, soków nieba do tego naszego życia. Dlatego się powinno pracować po 2, 3, 4 godziny. Góra 5, Ojciec Pio mówił. Bo to tracimy życie przez to, tracimy czas, bo musimy zarabiać, musimy się troszczyć o to, o tamto. A Jezus mówi, nie troszczcie się. Już, i nie myślcie o jutrzejszym dniu, bo przecież będzie się sam troszczył jutrzejszy dzień o siebie. Więc troszkę tak trzeba podejść inaczej do tego. Ekonomia, ziemia wszystko potrafi zrobić tak, żebyśmy nie musieli pracować wiele. Bo jesteśmy inteligentni, jesteśmy aniołami, nie jesteśmy stworzeni do pracy, tylko do miłości, do dobra. Dlatego i trzeba jak najmniej pracować, a jak najwięcej mistykować. Mistykować. Pierwszy raz coś takiego powiedziałem. Mistykować. Dobra. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I wkładamy to wszystko do koszyczka Ojca Pio. Niech zabierze, przedstawi to Bogu i niech to razem tam, jak u nas w Sejmie, podpiszą, co komu trzeba dać. Żartuję oczywiście, wiecie o co chodzi. Czytam jeszcze ze dwie myśli. Rodzina szlachetna wszystkie swoje troski i problemy powierza Bogu. Ufa, że wszystko pomimo karmy z poprzednich żyć potoczy się spokojnie. Ale różnie z tym bywa. Po upadku trzeba na nowo wspinać się na poprzedni poziom i iść coraz wyżej zawsze. Następna myśl. Uczucie, które nie cieszy się razem z Bogiem, marnieje, ginie w światowym zamieszaniu.
zmysłowym zamieszaniu, bo świat to jest zmysły głównie, bazuje na zmysłach. No dobra. Powiązanie się z uczuciami Boga ubogaca każde życie. Bóg to najlepsza i najwspanialsza istota. Ojciec Pio powiedział, że Bóg jest najlepszym rodzicem w niebie i we wszechświecie. Nie ma lepszego i każdego usprawiedliwia, każdemu podaje rękę, każdego poklepie, przytuli i zawsze będzie mówił dobre słowa każdemu. Dobre słowa, aby się zachęcić każdego do dobra, zwłaszcza tych, którzy są w kosmosie, bo tamci to już wiedzą. Tam to jest balanga na okrągło i taka mistyczna, piękna, fajna bajka. A tutaj te balangi się kończą tłuczeniem się i biciem i w ogóle i katastrofą. Więc tu nie ma nieba na tej ziemi. Niebo jest tam. Tutaj mamy taki zaczątek, ale musimy, jak już mówiłem, troszkę stworzyć tego nieba tutaj w swoim najbliższym otoczeniu również. A wtedy będziemy wychowywać innych, promieniować na innych i wtedy do władzy dojdą osoby takie święte, świeckie święte i będą naprawdę niedoktrynalne, niehermetyczne, nie tylko takie z klapami katolickimi na oczach. Nie. Trzeba się otworzyć, bo religii jest wiele, nie tylko katolicka jest najważniejsza i jedyna. Kiedyś ojca pytałem o religię, te najważniejsze. Ojciec powiedział, że Bóg tylko dopuścił do tych religii, no bo wolność, nie? I pytałem, która jest najważniejsza religia? Która jest jedyna, najważniejsza? Ojciec powiedział mi tak, że katolicyzm jest najwłaściwsza na ten czas religią. Najwłaściwszą religią na ten czas. Najwłaściwsza, nie jedyna i nieprawdziwa, tylko najwłaściwsza. Bo religie na pewnym poziomie są potrzebne. Potem jak idziesz coraz wyżej, umiesz już potęgować, zdasz maturę, to religia odpada tak jak od rakiety. Te wszystkie boczne rakietki odpadają, wyniosą rakietę i odpadają. Tak samo jest z tym, że religia, twoja dusza się wzniesie wysoko, wbije się poza chmury ku słońcu duchowemu, a te wszystkie silniki, które niosły ją do góry, odpadają. Widzieliście nieraz start rakiety, jak tam poza chmurami już odpadają, tam do morza wpadają te silniki odrzutowe. To tak samo jest i u nas. Religia nas wynosi, a potem odpada, bo już jesteśmy złączeni z Bogiem. To po co nam religie, czy jakieś partie, czy jakieś coś tam, ideologie. To tyle. Jeszcze, dobra, to jeszcze przeczytam ze dwa punkty. Wiecie o czym. Z historii Kościoła. Rok 312. Bitwa pod mostem Mulwińskim. Mulwińskim. Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych Rzymu. Powstanie instytucji Kościoła katolickiego. Początek prześladowania i mordowania przedstawicieli innych wyznań. Już w 300 roku już się zaczyna. Już władza doszła. 319. Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków i służby w armii. 321. Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedzielę zamiast dotychczasowej soboty. 325. Cesarz Konstantyn na Soborze Nicejskim ustanawia kanon Pisma Świętego i Dwójcę Świętą. A dzisiaj już mamy Trójcę, to troszkę postęp jest. Awansując Jezusa do miana Boga, Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczasowego czczonego Mitrę. To tyle na dzisiaj. Wystarczy. Warto znać historię. To trzymajcie się systemu miłości, trwajcie w boskości, w namiętnej boskości, jakkolwiek ją rozumiecie. Używajcie zmysłu, używajcie wszystkiego, umysłu, uczuć, woli, byle tylko kochać Boga i promieniować dobrem w ten świat. To jest najważniejsze i to zbawia tylko. To kochanie wszystkich jednakowo. No to pa, pa i do następnego.